od nasączenia. Jeszcze raz. Bleh. Najlepszy tort czekoladowy, jaki jadłem do tej pory w swoim życiu, to był tort czekoladowy w hotelu Four Seasons w Bostonie i to był 2002 rok. Ale przez ten czas dużo się wydarzyło i trochę nabrałem doświadczenia. I mam wrażenie, że stworzyłem recepturę, która spokojnie, nie tyle, że wskrzesza nawet tamten tort, ale spokojnie może z nim konkurować. I tą recepturą się z wami podzielę. To jest klasyczny tort czekoladowy, czyli mocno nasączony kakaowy biszkopt, kwaśna konfitura z owoców leśnych i ultra czekoladowy krem. Ja jestem Krzysztof Lindzki, to jest moja klasyka słodyczy i tort czekoladowy zacznę od super szybkiej konfitury z owoców leśnych. Na patelnię wysypuję mrożone owoce leśne. Jeżeli nie macie takiej mieszanki, możecie sami ją sporządzić. Tutaj nie musimy się trzymać dokładnie receptury. To mogą być wiśnie, to mogą być maliny, to mogą być borówki. Owoce zasypuję mieszanką cukru i pektyny. A pektyny to naturalne cukry zawarte w owocach, które mają właściwości żelujące. Całość podgrzewam do zagotowania. Tą konfiturę gotuję dosyć krótko, nie redukuję jej zbyt długo. Mi zależy na tych wszystkich płynach, sokach, które są w owocach. Żeby je uwięzić i związać, używam właśnie pektyny. Pącz do nasączenia tego tortu jest bardzo prosty. Jest to mieszanka soku pomarańczowego i whisky. Do tego tortu używam kakaowego biszkoptu. Przepis na niego znajdziecie w opisie odcinka. Biszkopt przekrawam na trzy równe plastry. Takim sporym ułatwieniem jest używanie noża, którego długość jest większa od średnicy biszkoptu. Co jakiś czas obracam biszkopt wokół własnej osi. Nóż wówczas zanurza się równomiernie z każdej strony i finalnie przecina sam środek biszkoptu. Pącz i biszkopt są już gotowe. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie kremu. Do zimnego rondla wlewam śmietankę 36%. Zagotowuję ją, a następnie zalewam obie czekolady, czyli gorzką i mleczną. Ja pracuję na czekoladach rzemieślniczych, takich w kaletkach, w małych dropsach. Ta gorzka ma 60% miazgi kakaowej, mleczna 35-36%. Krem wyjdzie doskonały również na czekoladzie z tabliczek, czyli swobodnie możecie kupić w sklepie tabliczki czekoladowe, pokruszyć je i zalać wrzącą śmietaną. Standardowo czekam 60 sekund po zalaniu czekolady wrzątkiem. Temperatura musi się wyrównać między surowcami po to, by łatwiej wywołać emulsję, czyli trwałe połączenie między wodą, która jest w śmietanie, a tłuszczem, który jest w czekoladzie. Po czym poznać, że emulsja jest gotowa? Ganasz zamienia się w jednolitą i błyszczącą masę. Ostatnim surowcem tej recepturze jest masło. Ja zawsze kroję swoje w kostkę, tak by łatwiej połączyło się z innymi składnikami. Ciepły jeszcze krem przelewam do formy i wstawiam do lodówki, by go schłodzić. Ale ten proces chłodzenia muszę już kontrolować. Nie mogę przegapić momentu, kiedy krem zestali się. Mówiąc zestali się, mam na myśli pełną krystalizację, czyli zamianę w ciało stałe, inaczej w blok czekoladowy. Gdy krem lekko stężeje, do takiej konsystencji jak widzicie teraz, przelewam go do misy od miksera i zaczynam ubijać. Zobaczcie, jak krem zmienia kolor, staje się coraz jaśniejszy. To jest dowód na to, że łapie pęcherze powietrza, które podnoszą jego objętość. Tort montuję w rancie, w którym piekłem biszkopt. Zaczynam od dolnej warstwy biszkoptu. Nasączam ją intensywnie. Chcę, by każdy kęs tego biszkoptu był równomiernie wilgotny. Biszkopt przykrywam cieńką warstwą już wystudzonej konfitury. To będzie ten taki kwaśny akcent w całej kompozycji smakowej. Konfiturę przykrywam warstwą kremu. Krem od razu po zrobieniu podzielcie na cztery równe części. Trzy części wejdą wewnątrz tortu, czwarta posłuży wam do dekorowania. Powtarzam te same czynności w kolejnych warstwach tortu. Metalowy rant przejeżdżam nożem wokół od wewnątrz. Robię to po to, aby łatwiej go ściągnąć z tortu. Staram się przykryć wszystkie niedoskonałości, kawałki owoców czy kawałki biszkoptu. Ja akurat używam miniaturowej wersji łamanego noża cukierniczego, ale tą czynność możecie wykonać również zwykłym nożem kuchennym. I wreszcie czas na dekorację. Ja trochę idę minimalistycznie. Całość posypuję delikatnie proszkiem kakaowym i dekoruję makaronikami. Uwaga, z mojej cukierni.
ten tort jest dosyć plastyczny i możecie go wykończyć na wiele sposobów. Możecie go również nie wykończyć i zostawić go takiego sauté. Możecie zrobić z niego naked cake lub tylko i wyłącznie oszprycować na sposób domowy. Możecie go tylko zapudrować kakao albo cukrem pudrem, możecie go posypać siekanymi orzechami, udekorować bezikami. Ja sięgnąłem akurat po makaroniki, liofilizowane porzeczki oraz kakao. I teraz ważny tip dla Was. Jeżeli chcecie, by każda porcja tortu wyglądała idealnie, musicie przed każdym cięciem zanurzyć nóż w gorącej wodzie. Ciepły nóż rozpuści tłuszcz w każdym kremie. Zobaczcie na jakość cięcia. To cięcie jest tak dobre jak sam tort. W przekroju od razu widać, że ten tort jest bardzo dobrze nasączony. Ta warstwa kremu jest dobrze zbalansowana, nie jest go za dużo ani za mało. Jest rozprowadzony równomiernie i widać też konfiturę wewnątrz. A jak smakuje? Jak ten z Bostonu? Chyba nawet lepiej. Ta receptura tylko wygląda na skomplikowaną, ona taka nie jest. Na najbliższą okazję w domu spróbujcie przygotować razem ze mną ten tort, a nie kupować w cukierni. To zabrzmiało dziwnie, zwłaszcza kiedy sam prowadzę cukiernię, ale wierzcie mi, że coś pysznego będziecie w stanie sami zrobić. Śledźcie tą recepturę, zróbcie ją, zamieśćcie zdjęcia na swoich Instagramach i oznaczcie klasykę słodyczy. A jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, napiszcie w komentarzach, odpowiem na każde.